Witajcie moi kochani bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Fikus, a to kolejny odcinek Alan Wake American Nightmares. Więc skończyliśmy na tym, że mamy się udać do knajpy, obszukać to wszystko. No to sobie tam czmychniemy tak powoli. Mamy full ammo załadowane. Załadowaliśmy w poprzednim odcinku. To, żeby nic nas tu nie zaatakowało już więcej. Sobie pobiegniemy. A poltergeist. Its existence is one of rage and hostility, and its very presence turns ordinary objects Holy into fuck. deadly projectiles. Oh fuck. Oh fuck. Ginie. Ładuj. O, shit. No ja nie wiem jak ty... Jak mam tego uniknąć? Cholera jasna. Ach, dobra, udało się to zniszczyć. The scene. Traces of violence. A callous midnight snack. A room key left carelessly behind. The man recognizes the enemy's handiwork. I think these are keys for the motel rooms. Dobra, więc mamy kluczyki. Zbadaj. Satellite now this? That place might be involved. Zamknięte. Tutaj coś ciekawego znajdę? Nie. O, tu coś było? Nie, to się odbiło światło. Ale tam jest ammo. Dobra, wyjdziemy sobie. No i szybko do słupu światła, bo jak widzicie mamy mało trochę życia. Och, w końcu. Emma Sloan was a believer in a great many things, most of which were entirely fallacious. Emma Sloan, an innocent victim of his dark half. More collateral damage in the ongoing war. Damned by forces beyond her control. Musimy tam biec. O, cholera. Ach, zapomniałem. Ładuj, ładuj. Dobra, musimy tam szybko biec, zobaczyć co z niej zostało. Ładuj, ładuj. Ale wątpię, jeżeli ciemność ją dopadła. No i jej nie ma. Uzupełnimy amunicję i przejdziemy się dalej. Wolę naokoło, tutaj jest więcej miejsca.
żeby ewentualnie strzelać. O, strona maszynopisu. Dobra, to idziemy do następnego pokoju. O, cholera. Michael Farabee, dead, tortured, dressed in clothes that bore the name of a local observatory. A slim lead, but solid enough. It stirs something deep in his mind. He knows where to go now. To jest ten, co go na początku torturował, jeżeli pamiętacie. The observatory, hot on the heels of the Herald of Darkness, the champion of light forges on to see the stars. Jakiś filmik. Obserwatorium Mount Redwood, Arizona. Czyli teraz mamy się oddać do obserwatorium. Man to witness the magnificence of the universe. But such insights are not what the champion of light is looking for. He has come to find a weapon. Ale tam była kurtka do przeszukania, nie zdążyłem jej przeszukać. I pokoju nie przeszukałem. Zenek, wpuść mnie. O. Poproszę Big Maca, małą kolę i frytki. To idziemy dalej. Chyba nie dostanę swojego zamówienia. Welcome back, listeners. As you know, I'm Eddie Rodman, and I'm still talking to old gods of Asgard, who are doing their big comeback tour. How's that been going for you? Odin? Splendid! I'm having the time of my life! You know, I didn't realize how much I'd miss that. And what about you, Thor? It's okay, you know. Moje serce! Bring back a lot of memories. Oh, yeah. Ciemność! Nienawidzę ciemności. Ale którędy? O, tutaj coś. Strona maszynopisu. Dobra, to idziemy tędy. Bo tutaj amunicję możemy uzupełnić na spokojnie. Tutaj coś ciekawego jest, jakieś strony maszynopisu? Nie. Niby taki trochę thriller, ale potrafi przestraszyć, jak widzicie. O, tam coś widzę. Strażak, kanalarz i strażak. Aaaa! Dobrze. Wow! Ten się zbliża. Wow! Jest. Biegnę, zanim mi jeszcze dopadnie więcej ich. Dobra, strona. Zamknięte. Tam raczej też nie będzie otwarte, więc nie ma po co tam iść. O, shit! Nie zauważyłem go. Gdzie jest ta strona? Tam jest gdzieś pokazana, że jest strona. Tu jest może coś otwarte? Także nie. No kusi mnie, żeby zobaczyć, co tam jest.
Nic ciekawego zamknięte. Muszę wypatrywać tych skurczybyków, żeby żaden mnie nie złapał tak po cichu. O, karteczka. Jesteśmy prawie na miejscu już w obserwatorium. Tutaj coś jest. W obserwatorium Flara. No cholera, kusi mnie ten karabin już drugi odcinek, ale nie wezmę go. Na razie nie. No wpuść mnie. I'm Dr. Rachel Meadows and wait a moment, it's you. I can't believe you dare show your face around here again. Co ja zrobiłem? Strzeliłem w kamerę. A to chyba nie przeze mnie. Flara! Dobra, mam czas załadować. O! Już nie mam czasu. Dobra, chodź tu, skurczybyku. Dobrze, padł. O! Cholera jasna! O, strona maszynopisu. O! Nie, zostaw mnie w spokoju. A gdzie on jest? Gdzie się tamten podział? No temu sprzedałem headshota teraz. A gdzie jest kolejny? Znikł. O, widzę tam flarę. Flarę. Dobrze widzę. Tak. Na pewno nam się przyda. Dobra, idziemy jeszcze raz do kamerki. Nagrywamy let's playa. Go away. It wasn't me. I just look like it. Are you serious? That's what you're going with? Please. I'm trying to stop him. You saw those shadow things trying to kill me, right? I bet he got along with them just fine. Yes. Yes, he did. All right. Come on in. Gdzie teraz? Pójdziemy sobie na górę. Ach, flary. I granaty. Odpaliłem niechcący flarę. Jestem idiotą. Tak, wolę granaty błyskowe. O, amo. Scenaria jak z końcowej fazy Outlasta. Nie wiem, czy pamiętacie u mnie na kanale. To, że my musieliśmy skakać przez takie barierki i uciekać. Pani doktor? Doctor, the man who looked like me. What did he want here? There's a strange astronomical event happening right now. Something I can't begin to classify, but I think it's disabled our satellite. There's a very peculiar signal that we're receiving. A signal? That's what I'm here for. Well, so was he. But he didn't seem to understand it at all. He got very angry, sabotaged our imaging array, and now we're blind. I believe the event is still going on, but we can't pick it up. Is there something we can do? What he broke is essentially just a special camera, but we can't use the telescope without it. There's a replacement in my car. If you can get that to me, we're back in business. Consider it done. Cholera, czyli musimy zejść na dół jeszcze raz, pójść po kamerę. Pani doktor. Ale koniec Outlasta był naprawdę przestrany. Jak trzeba było uciekać przed tym duchem, naprawdę. Do tej pory mam jakiś tik w oku dziwny. Jak myślę o tym. Dobra, no dobra, to idziemy tam, nie ma wyjścia. Good luck. And try to be careful. It's a very expensive part and we don't have a replacement. No nie wkurwiaj mnie, kobieto. Oh, that sounded more callous than I intended. Be safe. Ale gdzie samochód tej suki? Dobrze, biegniemy, żeby nas nie zauważyli. Co to za pajęczyny dziwne? Coś dziwnego.
Skąd ty tyle pajęczyn? Ło, coś słyszałem. Bierz. Czyżby pająki? This must be your car. No mamy kam... O, nienawidzę pająków. O, łe. Dobrze, granat błyskowy powinien załatwić sprawę. Załatwił sprawę? Po części. A dobra, nie ma co marnować amunicji, bo one umierają od światła. Co za mną jeszcze idzie? Dobra. Nienawidzę pająków. Biegnę tam, pierdziele, biegnę tam. Biegnę tam. Zostaw mnie! Otwieraj ty, suko! Och. Udało się. O, ciekawi mnie to. Hey, buddy. I figured I'd take a moment to talk to you. There's a party next door. Znowu on. Little beer, little fun, you know? It's nice. Listen, this whole thing between us, it's a little weird for me too, you know? I mean, we don't just look the same, there's a lot we share. I mean, up here, I know you, right? So I was thinking maybe we could... Psychol. Look, I feel like we're both victims of circumstance here. And maybe we could make some kind of effort to... Co on kombinuje? Czemu on sobie zawiązał kabel wokół ręki i wyszedł z pokoju? A zrobił sobie taki jakby kastet z tego. Dobra tam, nie mam na to czasu. A, czyli tutaj. Ja nie chcę tam wchodzić. Brilliant, you've got it. I'll just run a quick diagnostic on it. Yes, it's in perfect order. All right, we're good to go. Let's take a look at the skies. No dobra, na to spójrzmy.
Coś czuję, że przerwie nam zaraz ciemność. No nie! To gdzie to jest? Dobra. Dawaj na górę szybko. Dobrze, ale gdzie to było? No cholera jasna. Dobra, zajmijmy się najpierw tymi, co są blisko. Mi się zdaje, że on jest na dole. No cholera, nie znowu, no. Cholerne maszyny, no. Jeszcze raz. Teraz szybko wychodzimy, wychodzimy. Dobra. Gdzieś tu musi być ten zawór. Gdzieś tutaj chyba. Nie, to on musi być na dole w takim razie. Tak, na dole. Holy fuck. Just remember, you need to release all three valves. It doesn't matter what order you do it in. Dobra. Kolejny zawór jak najszybciej. Jak najszybciej. O. 40 stron maszynopisu, no chyba ich postarało. Co? Ale gdzie jest kolejny ten zawór? Wychodzi na to, że gdzieś tutaj. Dobra, spowolnimy, bo nie będziemy mogli biegać później. Mam nadzieję, że tych pajączków tu nie spotkamy. Holy fuck! Spotkamy kogoś innego. Granat błyskowy. Dobra. Leży. Jeszcze jeden. Dobra, leżą. No i załatwieni. Elegancko. Maszynopis. I kolejny zaworek. No nie! To mnie wykończy, no. Ja! Cholera jasna. Jeszcze coś? Wychodzi na to, że nie, no to biegniemy do trzeciego zaworku. To jak najszybciej. Dyn, 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 dyn. No mnie to śmieszy, bohater gry akcji, a się męczy po kilku sekundach biegu. Tak samo w Call of Duty i w innych grach też mnie śmieszy, że wojskowy po kilkunastu sekundach, bo tam jest około 20 sekund biegu zazwyczaj, męczy się, no. O cholera jasna. Granatę masz. BAM!
a headshot. I trzeci zawór. Dobra, i teraz biegnę. Ja już więcej nie chcę tu wychodzić, nie? Dziękuję. Nie. Nope. Nope. Wow, udało się. Headshot. O, już ja myślałem, że tylko jeden. Ouch. Masz suko flarą. O. Dobra, wow, udało się. Jak najszybciej tu. Uff, dobra, jesteśmy na miejscu. Jak ta suka wyśle mnie trzeci raz po coś, to chyba się wkurzę. Yes, I believe you've got it sorted. It's working again. Nicely done. That sounds like trouble. I don't think they're happy with our success. Look out, they found a way in. O cholera, jasna. Chodźcie tu, suki. Pobawmy się pistoletem sygnalizacyjnym. Pięknie! O cholera! Dobra, nie marnujmy flar do pistoletu. Rewolwer. Wow, mocny! O cholera jasna! Wow, udało się. Ładuj ten pistolet, dobra. O cholera! Dobrze, elegancko. Uff. Nie! Very strange, very strange indeed. Oh, where are my manners? Please, come on up. I'm sorry, I was distracted. Sama siedzi na górze, a mnie wysyła w największy ogień. Spoko. Takie są kurwa kobiety. Dobra. No, pani doktor, co teraz? It's coming in loud and clear. It's amazing. I'm not sure what it is yet, let alone where it's coming from, but it's interacting with our system somehow, like it was intended for us. But I don't understand how that could be. Maybe that's just how the story goes. What? Never mind. Is there a way I can hear it, or however this is supposed to work? I think the signal is incomplete somehow, but you should be getting a printout of it now. What do you mean it's incomplete? It's almost as if we're only getting a fragment of it. I need the whole thing. This is important. I'm sure it is, but this is all we're getting. Did the man who looks like me get the whole thing? He locked me out of the booth, so I have no way of knowing. But I can tell you that he didn't really seem to understand it. So, what's in the sky? It doesn't make any sense. The stars are just... they're wrong. I thought I'd be able to see something. But it's like I'm looking at a sky that's just... it's not the right sky. But that's impossible. I consider myself a rational man, Doctor. But this isn't a thing you can measure or explain. I've seen impossible things that have taught me just to roll with some punches. It's either that, or go insane. I find it disturbing that you sound like you're speaking from ample experience. No dobrze, to weźmy wydruk sygnału. Tylko gdzie jest ten wydruk? Gdzieś tu? Tu. To pokazuje mi gwiazdką, a nie wiem gdzie jest.
A tutaj. A printout of a signal. It too is a weapon created by the Champion of Light. In its words, stirs a new reality. But it is incomplete. And yet, it provides a roadmap for the man to follow. A course that will lead him to a place where he may confront his enemy. Dobrze, więc musimy się udać znowu w dalsze miejsce. Wow, kino samochodowe w Night Spring, Arizona. The drive-in. Once the site of lurid celluloid fantasies, it's now the site of an art exhibition. And yet, it's the search for closure rather than culture that brings the Champion of Light here. Dobrze, więc moi kochani, to by było na tyle. Ja jestem Fikus, to był Alan Wake, American Nightmare, drugi odcinek, więc subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie. Dzięki za uwagę, czekajcie na kolejny odcinek. Dzięki!